Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A. Największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Gwiezd Odskładowej, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami! Czy to, że właśnie pojechaliście na to zgrupowanie, to wymusiła jakaś szczególnie nerwowa atmosfera? Po co było to zgrupowanie zespołu przed meczem? To jest po to, żeby wszyscy wiedzieli, że piłka nożna to jest zawód, żeby wszyscy wiedzieli, że nie przechodzimy koło tej porażki tak obok porażki, tak, tylko my to wszyscy tak samo przeżywamy, tak samo chłopaki w drużynie i właśnie w takiej ciężkiej chwili potrzebna jest konsolidacja zespołu, potrzebna jest i rozmowa, i wzięcie na siebie odpowiedzialności, odpowiednia analiza meczu. Ja z takimi rzeczami spotkałem się w Niemczech 3-4 razy co najmniej i uważam, że to jest normalna rzecz, także tu żadnych z perspektywy nie odbiera tego nikt w zespole, ja uważam, z perspektywy kary czy czegoś, tylko to po prostu jest dla dobra zespołu teraz i Jagiellonii. No jest taka potrzeba, że trzeba jak najszybciej wstać po takiej porażce, bo nie rozpatrujemy dzisiaj, Jagiellonia z trzech meczów ligowych przegrała dwa i jeden wygrała po bardzo dobrej grze i zasłużenie w Zabrzu, także nie wolno też nad wszystkimi piłkarzami się tak pastwić, bo oni sami to bardzo przeżywają, oni wiedzą, że te błędy robimy. Będziemy robić, bardzo krótko powiem, będziemy robić wszystko, aby jutro zwyciężyć, damy całe serducho, czas pokaże po 90 minutach, czy nam się to uda. Ja wierzę, że nam się uda i wyrównamy, można powiedzieć, ten początek i po czterech meczach wierzę, że te trzy punkty tutaj zostaną w Białymstoku. A pan powiedział po meczu w nerwach, że daliście tyle części ciała po tym spotkaniu. To były tylko dwa dni na to, żeby przemyśleć wszystko, ustawić być może jeszcze raz. Czy no właśnie o to ten pomysł, jest na to, żeby zagrać o wiele lepiej niż z Wisłą. Pierwsza podstawa rzecz, pomysł jest. Czy ludzie są do tego, żeby już tych błędów nie popełniać? Czy pan będzie musimy coś zmienić, no bo to jest niemożliwą rzeczą, żebyśmy gdzieś tyle bramek tracili. Tak przede wszystkim podstawa rzecz wraca do zespołu Michał Paznan, który wierzę, że w końcu stabilizuje tą formę i będzie grał tak, jak grał na początku sezonu, tak? I jestem święcie przekonany, że jest to bardzo ważny zawodnik dla nas i to jest jedna podstawowa zasada, że jutro musi przede wszystkim cały zespół walczyć o to, żeby nie stracić jako pierwszy bramki. To jest podstawowy cel i naturalnie, że pomysł jest, no bo w Zabrzu był pomysł, tak? Potem przegrywamy mecz w 93 minucie, nie ma pomysłu. No tutaj co kolejkę, tak jak właśnie w piłce jest, co kolejkę zmienia się gdzieś zdanie i opinie i każdy prawo tą opinię ma. Krótko, zwięźle, to konsolidacja była potrzebna, walczymy o trzy punkty, kropka. A proszę powiedzieć mi jeszcze, czy to, że zmienił pan już w przerwie Kupisza i Hanzela w meczu z Wisłą, to oznacza, że ma pan, nie wiem, dość ich błędów, czy po prostu chciał ich pan oszczędzać na Polonię? Ja powiem tak, zmiany były spowodowane na pewno daną sytuacją, jaka jest, tak? Nie będę tutaj się rozszerzał nad rzeczami, czy ze względu na same błędy, czy ze względu na dyspozycję danego dnia, tylko po prostu no, takie decyzje żeśmy podjęli, chcieliśmy gdzieś ożywić ten zespół i dla nas jest najważniejsze, żeby jutro wyszła taka jedenastka, która pozwoli nam przez pełne 90 minut walczyć, być skoncentrowanym o te trzy punkty, także na pewno nie będę nic zmieniał w koncepcji, jaką mamy i w pomyśle, bo chcemy grać w piłkę, tylko że my musimy się skoncentrować i zacząć w końcu kryć zawodników, tak? No bo każde dośrodkowanie w pole karne gdzieś kończy się bramką. To jest na pewno wielki problem, szczególnie, że tak jak mówię, no przegraliśmy mecz z Wisłą 4-2, Wisła była pod naszą bramką 5 razy. Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A. Największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Gwiezd Odskładowej, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami!